Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trzy52 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku. Zagrajmy w Gothic Historia Bariery, czyli kolejna modyfikacja do Gothica 1. Tak, moi drodzy, wydaje mi się, że zaczniemy od otwierania tej oto skrzyni. Mamy bardzo mało wytrychów, a mamy zadanie związane z tą skrzynią. Mamy 6 wytrychów. Także ja sobie wziąłem obok kartkę, więc sobie będę zapisywała kodzik przy okazji. Więc tak, może spróbujmy od prawej. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. O, otwarłam. Klucz kawalorna. Kły. Skóra wilka, pochodnia, piwo, wytrych i 250 sztuk złota. Czyli w sumie za tym ostatnim razem już wam podałam kod. Prawdopodobnie wam go wstawię tutaj na ekranie, żebyście go mieli. Słuchaj, no i co? Otworzyłam. I nie mogę nic powiedzieć. Skarb. A skąd ja mam nagle 5 punktów nauki? Aha, tak jakby pobrało mi na otwieranie zamków. Okej. Okay. Skarb. I co teraz? Lyons zagadał do mnie, mówiąc, że mam się trzymać z daleka od skrzyni na wzgórzu. Podobno zamek jest strasznie ciężki do otwarcia. No dobra, fajnie, tylko ja otworzyłam ten zamek. I co ty mi teraz zrobisz, gościu? Mam klucz kawalorna, ale gdzie ten klucz? Widzisz, jego skrzynkę otworzyłam i tamto otworzyłam. Nie mam pojęcia. Dobra, Ferpas nam zadał zadanie, także... Okej. Okay. O proszę, teraz drabina działa. Ale pewnie nie, i tak nie będę mogła wejść nią na górę, bo coś się zepsuło pewnie. No dokładnie. Ona nie działa do góry. Chyba, że z góry można... Aha, z góry można zaznaczyć. Dobra. To wszystko jasne. Dobra, chciałam zrobić to zadanie. Otworzyłam tą skrzynię, ale nie wiem co teraz. Dalej. Nowi ludzie dla obozu. No tak, fajnie. Muszę odwiedzić 3 istniejące obozy i w każdym z nich powinienem znaleźć jakiegoś człowieka, który zgodzi się przyjść do naszego obozu i zacząć nowe życie. Dobra, Jerko w tarapatach. Co? O Jezus. Muszę znaleźć bla bla, kurwa, nie chce mi się pisać, XD. Dobrze, fajnie. Mój miecz. Wenger wykuje mi miecz, jeśli przyniosę mu 5 skrzydeł krwiopijców. Przed obliczem magów. Jak Jake wspomniał, abym mógł zostać jednym z uciekinierów, muszę pracować z magiem na wzgórzu. Abym mógł zobaczyć się z magami, muszę wykonać 3 zadania dla maga Ferpasa na wzgórzu. Dobra, jesteśmy w obozie. Nie wiem, czy muszę powiedzieć tamtemu gościowi. Być może. Dobra. Także idziemy w takim razie do starego obozu. O Jezu, te zębacze mi się przypomniało, że tutaj są. Shit. Jakby tutaj obok was przejść, tak żebyście mnie nie... Nie ukąsiły w tyłek? Ja już sobie stąd idę, proszę mnie zostawić. Cześć, Philips. A mogę ci powiedzieć wszystko? Nie, nic już nie mogę ci powiedzieć. Kurczę, o jaką skrytkę chodzi? Przecież u kawalorna już nie ma żadnej skrzyni tutaj. Znalazłam klucz kawalorna. A ja mogę ten klucz coś z nim zrobić?
Tak. Klucz Kawalorna to jest ten. No nie wiem, czemu mam dwa klucze Kawalorna. Chyba nie mnie to oceniać. Bo tutaj była jedna z jego skrzyń. I tam już są otworzone. Nie wiem. Bo one jakby obie były otwarte, także nawet na tamtej nie zmarnowałam wytrychów. Więc bez sensu. Dobra, lecimy w takim razie do starego obozu. Idziemy do złego, powiedzieć, że Jerko nie żyje. Chociaż żyje. Ale no nieważne. Grunt, że pamiętam to, co trzeba zrobić, bo widzę, że ta modyfikacja nas tak będzie trollować chyba całe życie. I tak, musimy znaleźć kogoś nowego do obozu. I teraz się tak zastanawiam. Prawdopodobnie nie muszę rozmawiać z wszystkimi ludźmi. Bo jak zaczniemy gadać z wszystkimi ludźmi, to część ich dialogów jest z podstawowego Gothica. Także to nie ma zbytnio sensu. Ale no, bo ja wiem... Dobra. Tutaj może ktoś stać na pewno. Strażnik. Kim ty jesteś? Cieniem. Dobra, podejrzewam, że muszę... Grim. Hej, to pewnie ty jesteś tym kopaczem, na którego czeka Torus. Oj. Dobrze ci radzę, jest w złym humorze, lepiej uciekaj stąd. Dobrze, a zatem wrócę tam, skąd przyszedłem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A skąd przybyłeś? Przybyłem z obozu uciekinierów. A to ciekawe, a jak tam jest? Super, nie musisz kopać w tej śmiesznej kopalni, ani ciężko pracować. Mamy kolejny poziom. Wystarczy, że czasem coś zrobisz w obozie i styka. W sumie ja mógłbym się tam wybrać, mam już dosyć płacenia strażnikom za ochronę. Jeżeli się tam wybierzesz, to na drodze do nowego obozu spotkasz Filipsa. On naprowadzi cię na obóz. Dzięki, stary. Do zobaczenia w obozie. Zawsze to samo. Dobra, czyli widzę, że pierwsza osoba, na którą trafiliśmy, już może dołączyć, także to nie było jakieś trudne. Dobra, to w takim razie najpierw pójdziemy sobie teraz do złego. A zły tutaj gdzieś nie siedzi, właśnie. Bym cię ominęła. Cześć, zły. Jeżeli chodzi o Jerka... Znalazłeś tą pokrakę? Tak, niestety martwego. Kurwa mać, bez niego nie zaczniemy wydobycia na niższych szybach kopalni. Frejerowi się uciekać zachciało. Cóż, widzę, że muszę wstrzymać poszukiwania. Tu masz nagrodę, tak czy owak odnalazłeś go. Dziękuję, to dla mnie zaszczyt. Milcz i spierdalaj. Dobra. I co dostałam, bo nie wiem. Pewnie drugi niewykończony miecz. Albo coś mi dał stąd, ale wątpię. A może mi dał rudy trochę. To jest bardzo prawdopodobne. Dobra. Czyli tak, tutaj w sumie mamy ogarnięte wszystko. Coś mi jeszcze dziennik podpowie? Mój miecz. To nie, no to chyba idziemy do obozu. Dobra, wiecie co, jak już tutaj jestem, to chodźmy może najpierw do sekty. Zawsze to samo. Dlatego, że bym potem musiała się wracać, a tak to zahaczymy o nowy obóz później po prostu. Kurczę, ja też jestem mądra, mogłam iść tamtędy. Ale w sumie to tutaj ścierwojady widziałam, te jedne, i tam będą też pewnie kretoszczury gdzieś po drodze. Także myślę, że możemy sobie przejść jednak tędy. Także okej. Tutaj był właśnie pan ścierwojad i to na pewno nie jeden, bo na pewno będzie was tutaj więcej za chwilę.
Mogłam się w sumie siły poduczyć troszeczkę, ale na razie nie będę ruszała punktów nauki. Kurczę, mogłam sprawdzić u Skatiego, czy mnie może nauczyć walki bronią. Jednoręczną lepiej. Na ścierwojadach raczej nie zginiemy. Pod warunkiem, że nie będę się... Nie będzie mi się bugować coś, bo... Widzę, że coś się tutaj dziwnego ze sterowaniem stało. I nie mogłam przez chwilę trafić ich w ogóle. Tam na górę można wejść, bo tam jest jakaś jedna ze skrzyń. Ale chwilowo sobie dam spokój, tam nie będę szła. Dobra, jagoda, to możemy zabrać. Tutaj zaraz powinny być kretoszczury w jaskini. Także też możemy je na spokojnie sobie zgarnąć. I będziemy mieli kolejne mięso. Tam widzę ciało, ale to nie wygląda jak Neg. Także zaraz zobaczymy, kto to. Chociaż, dobra, nie, może to jednak jest Neg. Faktycznie wygląda, jakby jednak nosił zbroję. Martwy strażnik. Mamy amulet Neka, fajnie. Amulet Neka możemy sobie założyć zawsze, to jakiś tam buścik. Wyszczerbiony topór, nie wiem, czy jest lepszy. Sprawdzimy. Dobra, jeszcze amulet sobie założę oczywiście, bo tam jakaś ochrona jest. Nie, wyszczerbiony topór jest gorsze. Dobra. To w takim razie lecimy dalej. Tutaj będzie jaszczur gdzieś, ale z jaszczurem to może lepiej się nie zadawać jeszcze. Są ścierwojady. Z nimi myślę, że powinnam się trzymać. Także... Ogarnijmy to, jak już mamy. Chociaż ta jaszczurka i tak stoi mi na drodze, a tam potem jeszcze jest wilk. Kurczę, trzeba było się jednak poduczyć tej siły. Tutaj jeszcze widziałam Serafis. To zbierzemy sobie. I tutaj też jest więcej Serafisów i tutaj jest skrzynia. Chyba. Tak jest. No i... O Boże, znowu wcisnęłam nową grę. O, ja chciałam grę zapisać. Czemu ja to robię znowu? Wczytaj. Co? Nie zrobiłam zapisu? O mój Boże, to tak zlamiłam, że chyba gorzej się nie da. Ze złym już gadałam, nie? Co? Okej, moi drodzy, jak widzicie, pokonałam już te ścierwojady. I teraz spróbuję sobie normalnie jednak zapisać grę, prawda? Tak jest. Tutaj musimy ostrożnie obok tej jaszczurki, bo ja wątpię, że ona jest dobrym przeciwnikiem dla nas chwilowo. Tutaj sobie jeszcze zbierzemy rzeczy. Tam będzie wilk po drugiej stronie prawdopodobnie, ale jeszcze go nie widać. Tutaj też jest skrzynia. A nie, dobra, ona nie jest na wytrych. To dobrze. Tam są ścierwojady. No wilka jeszcze chwilowo nie widzę. Ja nie wiem, czy walka z tą jaszczurką to dobry pomysł. Możemy spróbować, jak już zrobiłam zapis, ale to chyba nie jest mądre. Chociaż... Bijesz mnie dosyć solidnie. No, potrafisz mnie zbić. Tamten gościu ucieka. No nie powiem, zbiłaś mnie bardzo. Ale możemy się czymś zawsze wyleczyć. Mamy dużo mięsa surowego. Trochę piekielników, mamy też zioła. Dobra, mam smażone mięso jedno. Mam serek. Zupę z pełzacza. Potrawka z chrząszcza. Psiankę też myślę, że możemy jedną zjeść. I gorzki chleb. I będzie dobrze. Dobra, czyli jaszczurka jest nam w stanie sporo zrobić krzywdy. Tak jest, jest tutaj pan wilczek. O, i to też będą w sumie krwiopijce. Ale bym chyba wolała się jednak pobawić z krwiopijcami tam bliżej nowego obozu. Wilk też jest nam w stanie właśnie dużo zrobić, obrażeń.
A ja niestety, no, nie umiem się dobrze bić jeszcze. Aktualnie. Także musimy uważać. Ważne, żebyśmy właśnie zabijali potwory i byłoby spoko. Czyli w takim wypadku krwiopijca też może mi zrobić sporo szkód. Ile was tutaj jest? Tak, żebyście pojedynczo do mnie przyszły, to bym była zadowolona bardzo. Fakt, no tak, jasne, pojedynczo. Ale widzę, że nie robicie mi aż tak wiele, to dobrze. Z was są dwa skrzydła. Aha, okej, no to będziemy mieli z głowy zadanie za chwilę. Zapiszę się po raz kolejny, żeby tutaj jakiegoś fajla nie strzelić. Bo nie wiem, czy chce mi się leczyć. Dobra, tą jagódkę to już zostawię. Cześć. No, zbiłaś mnie. Dobra, wy się tam klepiecie, widzę, fajnie, fajnie. W takim razie bym chciała ciebie najpierw, bo... Bo ścierwojady mi nie robią tyle. Dobra, do lasu nie wchodzimy, bo tam są niebezpieczne stworzenia. I jaszczurki też zostawiamy sobie w spokoju. No i lecimy do obozu na bagnie. Zobaczymy, co możemy tutaj znaleźć. Jakiego członka weźmiemy sobie do nowego obozu, który powstał. Oczywiście. Prześpimy się też w bractwie, myślę, bo mamy już mało życia. Ja bym się naprawdę chciała nauczyć lepiej machać bronią, ale nie wiem u kogo. Bo to fajnie, że tam oczywiście, wiecie, mam nauczyciela od siły i zręczności. Bo to też się nam przyda. Ale jednak lepsze machanie bronią się przydałoby zdecydowanie bardziej. No, żeby mieć chociaż tego wojownika w broni. Także no. Dobra, te grzyby... No dobra, zbiorę te grzyby, bo mogą mi kiedyś uratować tyłek. Super, pan piekielnik razy 3. Jeszcze Serafis. Będzie w porządku w takim razie. Tutaj jeszcze roślinka. Dobra. To tak. Ciekawe, jak szybko się natknę na osobę, która będzie chciała ze mną pójść. Witaj, nie wstąpa. Co cię tu... Dobra. Jestem za tylko... Dobra, panowie, okej. Tu ktoś stoi. Szrat. I Lester jeszcze mi zgadał. Nasze bractwo, jakiego wy... Dobra, bo to jest goticzek. Niech jeden. Śnią... Aha, no tak, fajnie, rozdział drugi mi się nagle załączył. Tutaj nie ma rozdziałów. Co tu robisz? Czy pozwoliłem ci, tylko że nie jestem... Dobra, widzę, że to nie miałoby tak być. Szukam nowych członków do obozu uciekinierów. To żarcie, jakie mnie tu karmią, jest ohydne. Przyłączam się do tego obozu tylko i wyłącznie, by móc palić ziele. Przyłączyłam się do tego obozu. Ale ta praca mnie wykańcza. Nie chciałbyś zaznać wolności? Niedaleko chaty Kawalorna stoi pewien zwiadowca. Powinieneś z nim pogadać. A kto to Kawalorn? Po prostu idź ścieżką do nowego obozu. Zastanowię się. Dobra, wy mnie tutaj okrzyczycie. Hej, ty! Ale ja potrzebuję iść w spanko. Precz z mojej chaty, albo we... Już sobie idę, spokojnie, gościu. Dzisiejszych to nie mój problem. Już mnie nie ma. Już mnie nie ma, spokojnie. Dobra, zadanie. Nowi ludzie dla obozu. Grim ze starego obozu udał się do obozu, ale fajnie, jednego już mam. Shrat może uda się do obozu, ale raczej tak. Dobra, no to uznajmy, że Shrat sobie pójdzie do tego obozu, bo jeżeli nie, ja potem będę... Wiecie co, zrobię sobie tutaj zapis. Taki osobny, żeby był.
bo teraz musimy się wracać przez pół mapy, żeby dojść znowu do nowego obozu. Także trochę może nam to zająć. W tym czasie ja sobie oczywiście pogadam z wami. Także moi drodzy, nie wiem, jak wam się podoba modyfikacja. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Podoba mi się ten fakt, że jest właśnie to jakby przełamanie tej czwartej ściany, że mamy bardzo połączony ten świat fikcyjny z realnym, że no, wręcz nawiązujemy, można by powiedzieć, do czegoś takiego jak no, Gothiczek 1. Aha, przez to, że się wbił się drugi rozdział, to teraz będę miała tutaj przeciwników i teraz zaczynają chodzić tutaj ludzie z obozu sekty. Dobra, mam nadzieję, że to mi nie popsuje gry, bo to tak jakby... Nie jesteśmy bezi, nie? A tak jakby możemy teraz przejść grę jako bezi normalnie. Troszeczkę... No, powiem szczerze, że ciekawa sprawa, że jakby nie jest tutaj wyrzucony główny wątek fabularny. Ale no nie, teraz się nie będziemy zajmować Gothiciem 1, bo Gothic 1 już mamy ze sobą. Także teraz już tylko będziemy się tutaj z przeciwnikami bawić. Pana krwiopijcę sobie też zgarnęłam mimo wszystko. Nawet jeżeli pan boli. Bo exp to exp. Dobra, Jagoda. Zapisujemy grę dalej. Tylko może nie na tym save'ie, tylko na kolejnym. I lecimy. O Boże, mam już taką chrypę. Mam wrażenie, że gadam cały dzień. O nie, znowu ten wilk. To już tutaj nie będzie fajnie. No właśnie, ty mnie pogryziesz w tyłek, jak to się skończy. Pewnie ta jaszczurka też się tutaj zrespiła. Co ty tu robisz, krwiopicia? Może jeżeli się nie będę mogła trafić, bo ty się zepsułaś. Chodź na tu. Aha, no, to tak się nie bawimy. Skoro ty mnie możesz bić, a ja ciebie nie, to już się tak nie będziemy bawić. Bo się tak nie bawię. Dobra, przez... Okej, okay, kolejny ścierwojad. No tutaj się wszystko porespiło po prostu. Fajnie. Tylko, że tak troszeczkę nieświadomie, bo szkoda, że mnie Lester zagadał. Przez to, że mnie Lester zagadał, to by się odpalił drugi rozdział. Cześć, kredoszczurze. Dobra. Czyli tak, nowy obóz nas czeka. Mam nadzieję, że na początku nowego obozu też spotkamy jakiegoś członka i będziemy mogli od razu wrócić. Prawdopodobnie właśnie tak się stanie, bo widzę, że gra za bardzo nie ingeruje aktualnie w to, żebyśmy szukali jakichś tam ludzi w obozie. A raczej nie ingeruje nas w to, żebyśmy chodzili po obozie tak jak to było w Gothiku 1 i pytali się dosłownie wszystkich, czy ma dla nas jakieś zadanie. Bo tutaj jest to na tej zasadzie, że no jednak po prostu idziemy po coś, do jakiegoś obozu i tyle. I nic więcej. Tak jakby gra od nas nie wymaga. Podoba mi się to z jednej strony. Dobra, no fajnie, będzie więcej expa. Przydałoby się siły nauczyć, ale kurczę, tak czekam na tą broń jednoręczną. No bo na bank mnie ktoś musi tego nauczyć. Tylko kto? No tam w obozie nikt. I to jest problem. Chyba, że możemy spróbować iść na przykład do takiego korda, powiedzmy. Dobra, pan już nie żyje. Dobra, z Filipsem nic nie zrobię. Tutaj też się gobliny porozpiły. Cześć, gnoju. Okej, okay, widzę, że aż ci broń zniknęła z wrażenia. Bo nie miałeś od początku broni. Ciekawe. Czy tutaj się znowu wilk zrespi? Bo wiecie, ścierwojady to chętnie. Proszę mnie nie bić. Ale z wilkiem jest ciężko. O, ale tutaj się ścierwojadów narobiło. Aha, nie, bo ja jeszcze tutaj nie byłam. Tak do mnie dotarło, że przecież nie szłam jeszcze tą drogą.
Przecież nie szliśmy w stronę nowego obozu jeszcze. To tutaj pełno expa będzie w takim razie. Ojej, te kretoszczury. Jest was jeszcze więcej, bo się narespiłyście. Dobra, bo wy troszeczkę gryziecie jednak. Jak to mówią w grupie siła. Ale to nie zmienia faktu, że jesteście poklepane. Dobra, to z ciebie zebrałam, fajnie. Dużo was tutaj było, 6 was tutaj było. O, mamy to, dobra. I tutaj leży coś, mamy eliksir, mamy wyszczerbiony topór kolejny, psiankę. No i napój, tak jak mówiłam już, dobra. Fajnie. Znowu mam mało życia, przydałoby się wyleczyć, bo tam za chwilę powinien być wilk. Albo nawet 2. Także jak one mi odgryzą tyłek, to już nie zrobi się tak przyjemnie. Jest pan wilk tutaj, jest pan wilk tutaj. Zanim się pan na mnie rzuci... Już mam 79 mięsa, no trzeba to upiec. Bo tak surowe mięso jeść to też nie za fajnie. Ale cieszy mnie to, że tak szybko łapiemy to wszystko. Dobra. Cześć, wilczku. Dobra, widzę, że one się tam rzuciły. Niestety stracimy expa. Ale przynajmniej Aiden nam pomoże. Może dlatego nam się uda expa otrzymać, bo się zacięliście. A ty się odciąłeś? Odciąłeś się. Czy mogę z tobą pogadać? Aiden? Cześć. Mógłbyś mi pomóc? Jasno, o co chodzi? Poszukuję pewnego przedmiotu. Nie wiem, o co chodzi. A cóż to za przedmiot? Pewien artefakt. Ech, ja nic o tym nie wiem. Odwal się. Okej, nie wiem, o co chodzi. Obrazisz się, jak ci to ukradnę? Nie, ale się ewidentnie patrzysz na mnie, co robię. O, to się patrz. Otwarte, otwarte. Dziękuję za darmowy czar i za jakieś tam darmowe bzdety, Aidanik. Dobra, bo ja w tym odcinku będę chciała spróbować właśnie się udać do tych obozów 3. Ogarnąć sobie ludzi. I jak już ogarnę tych ludzi... Właśnie tu te gobliny też były, pamiętałam o tym. O fuck, ale wybijecie. O, żeż ty. Powiem szczerze, że było blisko, żeby zginąć. No, goblin też jak pieprznie tą swoją lagą, to się też robi problem. Dobra, orkowego ziela może nie będę jeść. Zjem sobie jedno zdrowiające. Trochę mięsa. Będę chciała załatwić właśnie tego człowieka od razu dla obozu. I za chwilę będziemy prawdopodobnie tam wracać. Tutaj jest skrzynia. Nie pamiętam kombinacji do tej skrzyni za nic. Także robimy zapis. Spróbujemy od strony lewej. Lewo, 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 prawo. Aha, fajnie, fajnie. Dobra. Nie będę się wczytywać. Odzyskałam przynajmniej jeden złamany wytrych. Także niech będzie. Tam ścierwojady na razie zostawię w spokoju. Ciekawi mnie, kto będzie się chciał ze mną udać do obozu. Tam są krwiopijce. Na razie tam nie idziemy, bo jesteśmy za słabi. One jak się wszystkie na nas rzucą, to nas mogą bardzo podziabać. Także lepiej nie. Mam już do... Cześć, szkodnicy. Tutaj jest szkodnik. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. A ty, szkodniku?
Nic mi nie powiesz, dobrze. W takim razie musimy szukać ludzi, takich normalnych. Omijamy oczywiście Lwusa szerokim łukiem, bo skoro jesteśmy tak jakby w gotiku 1, tak jakby normalnie, to jak nas Lwus zagada, to nie będzie miło. Zbieracz. Spróbujemy pogadać z tymi ludźmi tutaj. Pok, cześć, jestem tu nowy. To raczej nie, bo to będzie z gotika 1. Także no. Zbieracz. Dobra. No, ale gościu, normalnie musisz wejść tu. Dobra, widzę, że masz laga i nie wejdziesz. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Nie wiem, kogo szukam nawet, także to jest na pewno utrudnienie. Tutaj zbieracz Rufus. Cześć, zapytam na... Dobra, bo to jest... Z gotika. Tam, gdzie nie ma dubbingu, to znaczy, że to mamy z modyfikacji. Może Horacy będzie chciał ze mną iść? Nie. No to się troszeczkę wyrąbałam. Teraz trzeba przejść obok Lewusa tak, żeby mnie nie zaczepił. Powiem wam, że mam ochotę sobie sprawdzić, z kim powinnam pogadać tutaj w nowym obozie. Pogadajmy lepiej o czymś. Pewnie masz rację. Kurde, ta sprawa z Aidanem mnie ciekawi. O jaki artefakt chodziło? Chodziło o ten skarb. A ty dokąd? Do obozu. Jeżeli masz być kolejnym leniem i nic nie robić cały dzień, zawróć. Czy ja wyglądam na lenia? Każdy z was kopaczy jest leniwy, nie mówiąc jeszcze o szkodnikach. Ci są najgorsi, tylko piją w knajpie całe dnie, na przykład taki Sifer. Niedługo chyba wywalimy go z obozu. O, proszę. Dobra, czyli mamy trop, mamy Sifera. Uważaj na się. Dzięki, Jarvis. W takim razie idziemy stąd zabrać Sifera. Tylko czy ja wejdę sobie do knajpy? Wydaje mi się, że nie. Chyba, że zbugujemy grę, tak jak ja to zawsze robię. Dobra, w takim razie z Homerem nawet gadać nie będę. Idziemy do Sifera od razu. Oni będą chcieli ode mnie pewnie spodnie. Takie normalne. A dok... No... Nie żartu! Jeśli myślisz, że... Dobra, zrobimy tak. Schowaj, bro. I zrobimy tak. Cześć, Sifer. Się do tego nie mieszasz. Nie chcesz oberwać? Schowaj tę broń! Bez co zamierzasz zrobić z tą broń? Cóż? Szybko się uczysz. Dobra, mamy. Ty parszywy leniu! A wtrącił ci ktoś kiedyś w nosek? Och, człowieku, ale ja mam kaca. Mam dość tego obozu. Idź drogą do starego obozu, znajdziesz tam Philipsa. On zaprowadzi cię do raju. O jasna cholera, już wyruszam. Super. To poszło prosto. Nowi ludzie dla obozu. Sifer uda się do obozu. Super. Dobra, w takim razie musimy teraz stąd wyjść. Odłóż tę cholerną broń! Dobra, już odłożyłam, już stąd idę. Panowie, spokojnie. Myślę, że moglibyśmy sobie tędy zejść na dół, ale nie wiem, czy umiem, nie machając normalnie bronią. Spróbujemy. No już, schowaj to. Dobra, udało się. Troszeczkę oczywiście wolniej machamy, ale dało radę. Także lecimy. Stąd już jest praktycznie mały kawałeczek. Także powinniśmy dać radę. I miejmy nadzieję, że zadanie będzie wykonane. I to nie będzie jedne zadanie, które oczywiście wykonamy, bo jeszcze powinniśmy dostać nowy mieczyk. Też wydaje mi się, że jak dostaniemy ten nowy miecz, to będę w stanie tak jakby ocenić, czego powinnam się nauczyć. Za te punkty nauki. Ile zręczności, ile siły. Tak mi się wydaje przynajmniej.
bo chwilowo to tak nie wiem nawet w co dawać osobiście. A jak dostaniemy lepszy miecz, to już mniej więcej będę miała takie sprecyzowane to. Także zaraz się wszystko okaże, jak tylko wrócimy do obozu. Moglibyśmy sobie tutaj iść górą. To nie byłoby jakieś takie bardzo głupie. Zważywszy na fakt, że i tak bym chciała ominąć te zębacze. Także myślę, że możemy spróbować wejść tędy. O ile mogę. Nie za bardzo. Za wysoko. Dobra, w takim razie pójdziemy normalną drogą. A, pewnie i tak przy kolejnym zadaniu przyjdzie mnie opuścić obóz. Więc, no i tak. I tak, tak czy siak będzie niefajnie czy coś. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę dłuższy, mi się wydaje, bo za dużo pewnie nie wytnę z tego filmu. No a jednak nie chciałabym tak urywać zadania w połowie. Także no, zardzewiały miecz. To goblina mieczyk jest, fajnie. Dobra, i zanim ja się udam tam dalej, to zrobimy sobie zapis, moi drodzy. Zrobimy sobie zapis, żeby panowie zębacze mi dały spokój. Bo one dość szybko łapią agro. Tuptają za nami i takie tam. Na razie nie damy rady zębaczy wyklepać. Nawet nie możemy jeszcze z topielcami walczyć. Także zębacze to już jest w ogóle aktualnie czarna magia. Dobra. Tutaj witam pana Hensana. Zaraz wejdziemy sobie na górę, tylko najpierw pójdziemy zagadać o nasz mieczyk do gościa. Ludzie zawsze gadają. Widzę, że Shrad przyszedł, jest spoko. Ale nie kowal, tylko chciałam z gościem. Ty tutaj jesteś przy kuźni. Tak jest. Cześć, Węger. Zazie już więcej nie powtórzę. No cześć. Mam skrzydła. Kolejny poziom. Daj je tutaj. Dobra, zaczekaj. O, w ogóle na poczekaniu mi zrobi ten wiersz. Myślałam, że powie przyjdź jutro czy coś. To mi się podoba. Tylko jak to będzie kolejnie wykończony miecz, to się bardzo zawiodę. Łap, to twój nowy miecz. Mam ci coś zapłacić? Nie, jako iż jesteś tu nowy, możesz go mieć za darmo. Dzięki. Dobra, co w takim razie od ciebie dostałam? Aj, nie założyłam sobie jeszcze amuletu Neka. Miecz Wayne'a. No, nasz mieczyk jest zdecydowanie lepszy i widzę, że nie wymaga od nas dużo, także gra to przewidziała. Cześć, Shrad. A mogę z tobą zagadać, skoro już tutaj przyszedłem? Nie. Dobra, w takim razie spróbujemy wejść na górę. Tylko ta drabina, oczywiście. Próbuję zaznaczyć, żeby nie używać... O, prawie mi się to udało. Od razu wiedziałem, że będę im kłopot. Nie chciałbym. Ten strażnik mi przeszkadza. Lepiej się do tego nie mieszać. No. Myślałem, że to się skończy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nikim nie można polegać. Od co? Pewnie masz rację. No, za daleko zaś jest to drabina. Dobra. Lepiej się do tego nie mieszać. W takim razie zrobimy zapisik kontrolny kolejny. Tylko zachowaj to dla siebie. Niestety musimy użyć Marvina, bo inaczej nie wejdziemy tutaj. To się już więcej nie powtórzy. Ludzie zawsze gadają. Także mamy to. Od razu wyłączymy. Tak długo, tylko... jak mnie to nie dotyczy. Dobra. Cześć, Ferpas. To się skończyło już dawno. Pewnie masz rację. Sprowadziłem 3 członków dla obozu. To nie mój problem. Świetnie. Bardzo dobrze się spisałeś. Weź to jako nagrodę. Dostałam bryłki. Okej. Okay. Jestem gotów do drugiego zadania. Mam już dość. Zobaczymy. No dobrze, jesteś już gotów. Przyjdź, gdy będziesz chciał poznać swoje kolejne zadanie. Jestem gotów do drugiego zadania. Dobrze więc. Niedaleko chaty tego myśliwego kawalorna stoi jeden z naszych. No, Philips. Stoi. Nazywa się Philips. Idź do niego i zapytaj się, jak sytuacja. Każ mu wracać do obozu na patrol. Poza obozem robi się coraz niebezpieczniej. Nie chciałbym być teraz w jego skórze.
Nie chciałbym, że kiedyś znajdziemy go martwego. Każ mu wracać i niech ci zda raport. Gdy to zrobisz, wróć do mnie. Dobra, czyli widzę, że jeszcze prostsze zadanie niż wcześniej. A ty, Lion, coś mi powiesz? No ja otworzyłam ten twój kuferek, także... Znalazłam ten klucz Kawalorna cały. No już tutaj nic nie ma w tej skrzyni. A ty nie reagujesz, gościu. Dobra, w takim razie, moi drodzy, kończymy w tym samym miejscu, w którym zaczęliśmy. Jutro, w kolejnym odcinku, czyli pewnie za dwa dni, wykonamy sobie kolejne zadanie. Pójdziemy do Philipsa, no i prawdopodobnie weźmiemy również już ostatnie zadanie. Także ja wam dziękuję na dzisiaj i słyszymy się w kolejnym filmie z modyfikacji do Gothica 1, czyli oczywiście Historia Bariery. Także do usłyszenia, cześć!